Witamy serdecznie dzisiejszego poranka w codzienniku 5 maja. Dzisiaj jesteśmy w innym miejscu niż zwykle, a mianowicie gościmy w Istebnej. I to z Istebnej Was pozdrawiamy, z domu, gdzie na co dzień mieszka Jerzy Kędzior, którego wielu z Was na pewno zna i wielu z Was się z nim przyjaźni. To dzisiaj jego poprosiłem o odczytanie Bożego Słowa, które nawiązuje do pięknego widoku, który jest za nami. Poprosimy o Boże Słowo. Dzisiejsze słowo czytam z Księgi Jeremiasza, z 27 rozdziału, werset 5. Ja uczyniłem ziemię, człowieka i zwierzęta, które są na powierzchni ziemi, swoją wielką siłą i swoim wyciągniętym ramieniem, i daję ją temu, komu zechcę. Oraz Ewangelii według świętego Mateusza z 5 rozdziału, 5 werset. Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię. W tym miejscu szczególnie doświadczamy Bożego stworzenia, piękna Bożego stworzenia. Stoimy, a za nami lasy, góry, wychodzące słońce. Uświadamiamy sobie, że to wszystko ręka Boża uczyniła, że to wszystko Wszechmogący Bóg uczynił dla nas, abyśmy mogli radować się tym, co wokół nas. Dziękujemy Bogu za to miejsce, dziękujemy Bogu za każde inne miejsce na ziemi, które raduje ludzkie serce. A dziś, nawiązując do słów Bożych odczytanych przez Jerzego, chciałbym też zacytować dla Was drugą zwrotkę pieśni Gdy na ten świat spoglądam wielki Boże. Gdy wzniosę wzrok ku gwiazdom, co migocą nad głową mą, jak iskier złotych rój, gdzie słońce w dzień, a blady księżyc nocą bieg poprzez tworzach odbywają swój. Me serce w uwielbieniu śpiewa Ci, jak wielkiś Ty, jak wielkiś Ty. Niech Boże imię będzie uwielbione za piękno stworzenia. Skłońmy nasze głowy do modlitwy. Dobry Boże, dziękujemy Ci za wszystko, czym nas obdarzasz. Dziś w szczególny sposób dziękujemy za to piękne miejsce, w którym jesteśmy. Za góry, za lasy, za całe Twoje stworzenie. Pobłogosław nam ten dzień, który przed nami. Strzeż nas od złego i prowadź ku wieczorowi, błogosławiąc wszystko, co będziemy czynić. Wysłuchaj nas, Ojcze, przez Jezusa Chrystusa, Pana i Zbawiciela naszego. Amen. Zostańcie z Bogiem.